Banknot o nominale 100 zł, który wszedł do obiegu w 1934 roku, jest inny niż wszystkie polskie banknoty. Autorem projektu tego banknotu jest Józef Mehofer, jeden z najwybitniejszych malarzy młodej Polski, uczeń oraz współpracownik Jana Matejki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Najbardziej znanym obrazem Mehofera jest Dziwny Ogród, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajdujemy się w krakowskim domu Józefa Mehofera przy ulicy Krupniczej, który artysta nabył na początku lat 30. Obecnie, zgodnie z wolą rodziny artysty, dom stanowi oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, poświęcony prezentacji jego dorobku. Mehofer był twórcą projektu wspaniałych witraży, polichromii, projektował meble i scenografie teatralne. Mniej znany jest jako twórca grafiki użytkowej, którą zajmował się do lat 30. XX wieku. Współpracował m.in. z Chimerą Przesmyckiego, dla której wykonał wiele okładek i ilustracji. Projektował grafikę użytkową dla instytucji promujących sztukę, wydarzenia artystyczne oraz literaturę. Podejmował się także opracowania znaków firm komercyjnych i blankietów akcji. Na zamówienie Kasy Oszczędności Miasta Krakowa wykonał w latach 30. projekty witraży przedstawiających alegorie oszczędzania i dobrobytu, które do dziś zdobią wnętrza banku. Pod koniec wieku XIX rozwija się doskonale grafika artystyczna. Istnieje tendencja odnowy wszystkich gałęzi sztuki. Józef Mehofer uważał, że trzeba czerpać wzory przede wszystkim z natury, nie przekształcając ją, tylko ją podpatrując i, jak to sam powiedział, doszukując się właśnie w naturze stylu i formy. W tej grafice użytkowej ujawnia się jego talent właśnie taki dekoratorski, tak? Ta jego sztuka stanowi jakąś całość, bo ma niezwykłe wyczucie stylu, dekoratywności motywów, które stylizuje i zarówno robi to w polichromiach i w projektach wielkich monumentalnych dekoracji, jak i również w grafice użytkowej. W 1925 roku Bank Polski organizuje konkurs zamknięty na banknot 100-złotowy. W warunkach tego konkursu zaznaczono, iż pożądane jest umieszczenie w kompozycji z jednej lub drugiej strony biletu postaci lub głowy symbolizującej odrodzoną Polskę. Również pożądane jest użycie głowy ludzkiej jako znaku wodnego. Na banknocie, który został wyłoniony w tym konkursie i wszedł do obiegu w roku 1934, warunki te zostały spełnione w następujący sposób. Z umieszczonego w prawym rogu medalionu spogląda książę Józef Poniatowski. Natomiast znak wodny przedstawia królową Jadwigę. Ambicją banku było to, żeby te banknoty były piękne i dobrze zrobione. Zaproszenie wystosowano do wybitnych artystów. Jednym z nich był Mehofer. Mehofer był częstym gościem w Warszawie, w siedzibie banku. Zachowała się wśród archiwaliów przekazanych do Biblioteki Narodowej korespondencja pomiędzy prezesem banku Stanisławem Karpińskim a Mehoferem. Przekaz zawarty w banknocie był z punktu widzenia kierownictwa banku niezwykle istotny. Portret księcia Józefa Poniatowskiego nawiązuje do przedstawienia pędzla wybitnego malarza Józefa Marii Grassiego. Książę Poniatowski został sportretowany jako minister wojny i naczelny wódz Księstwa Warszawskiego z gwiazdami orderów Legii Honorowej i Virtuti Militari. Ten najbardziej popularny wizerunek księcia znajduje się obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Był wielokrotnie kopiowany i powtarzany w XIX wieku. Wybór postaci księcia Józefa Poniatowskiego wpisuje się w swoisty kult, jaki otaczał tego bohatera narodowego od czasu jego śmierci w bitwie pod Lipskiem, gdzie dowodził ariergardą armii napoleońskiej. Obraz Marcina Zaleskiego przedstawia księcia nad brzegiem Elstery, gdy skacze z koniem w nurt wezbranej rzeki, by kontynuować walkę o Polskę. Książę Józef przez cały wiek XIX i w pierwszych latach niepodległości był inspiracją i wzorem dla Polaków podejmujących walkę o wyzwolenie ojczyzny. W pamięci narodowej zapisał się jako wybitny wódz czasów wojny w obronie Konstytucji 3 Maja i Księstwa Warszawskiego oraz człowiek honoru. Do historii przeszły jego słowa wypowiedziane w trakcie bitwy pod Lipskiem: trzeba umrzeć mężnie, oraz
Bóg powierzył mi honor Polaków, Bogu tylko go oddam. W 1817 roku zwłoki księcia zostały uroczyście złożone w katedrze na Wawelu, co zapoczątkowało tradycję chowania tam bohaterów i wieszczów. Józef Mehofer wykonał w katedrze na Wawelu dekorację malarską skarbca, polichromię i witraże w kaplicy szafrańców, a także w transepcie. W katedrze spoczywają zarówno książę Józef Poniatowski, jak i królowa Jadwiga Andegaweńska. Wybór jej wizerunku na znaku wodnym jest nieprzypadkowy, bo z jej osobą wiąże się odnowienie Akademii Krakowskiej i co najważniejsze, Unia z Litwą. Małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą położyło podwaliny pod Związek Polski i Litwy, państwa, które jeszcze za panowania Jagiellonów osiągnęło szczyt swojej potęgi. Józef Mehofer zdołał wykonać oprawę ornamentalną tych kompozycji, które też zaplanował, które miały być umieszczone w czterech wielkich płaszczyznach ściennych kompozycji historycznych i tychże właśnie kompozycji takich bardziej, powiedzmy, narracyjnych w cudzysłowie, nie zrealizował, natomiast wykonał tą piękną, naprawdę utrzymaną w duchu młodopolskim, modernistycznym, niezwykle oryginalną polichromię. Cała ta polichromia bardzo silnie nawiązywała zarówno, co było typowe dla sztuki tego czasu, zarówno do sztuki ludowej, zapożyczając z niej pewne formy, jak i do sztuki zachodniej. Centralne miejsce zajmuje medalion, który przedstawia drzewo na brzegu morza. To drzewo to dąb, symbol wieczności, siły i potęgi. Umieszczenie dębu w centralnym miejscu banknotu nawiązuje do wielowiekowej tradycji polskiej państwowości i podkreśla siłę odrodzonej polskiej gospodarki złotego. Po obu stronach medalionu znajdują się postacie Merkurego i personifikacja przemysłu. Drzewo, które zostało przedstawione na banknocie, to zgodnie z przekazaną przez Kazimierza Mycielskiego informacją dąb Józef, który do dziś można zobaczyć w miejscowości Wiśniowa na Podkarpaciu. Rośnie w parku przylegającym do dworu Mycielskich, gdzie Józef Mehofer często gościł wraz z żoną. Przez półtora miesiąca darzyła mnie Wiśniowa wszystkim dobrem. W tym zaś było coś dla mnie najcenniejszego. Oto przez ten czas, na dosyć zgorzkniałej glebie siedząc, malowałem pogodną i wesołą radość życia. Wśród licznych wpisów w księdze gości dworu Wiśniowej Mehofer umieścił również żartobliwą ilustrację. Banknot Banku Dobrych Chęci na 100 milionów złotych. Ostatni właściciele Wiśniowej, Jan Zygmunt i Helena Bal, byli absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i studentami Józefa Mehofera. Zapraszali do swego domu kolegów malarzy i organizowali plenery malarskie. Uczestniczyli w nich Jan Cybis, Zygmunt Waliszewski, Tytus Krzyżewski, Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, Czesław Rzepiński, Józef Czapski, Felicjan Kowarski. Plenery były w latach 30. dość popularne, a dwór Mycielskich nazwano Barbizonem Wiśniowskim. To właśnie wtedy dąb na cześć Mehofera otrzymał imię Józef, a w roku 2016 został wybrany drzewem roku. Józef Mehofer wraz z żoną Jadwigą uwielbiał Wiśniową, czerpał z niej natchnienie do swoich dzieł. Tu wśród pagórków, lasów, w pobliżu Wisłoka, wśród wielowiekowych dębów znajdował nastrój, uspokojenie, ukojenie. Bo Wiśniowa była dla artystów miejscem magicznym. Tutaj dzięki Mycielskim znajdowali opiekę, sympatię, życzliwość i taką prawdziwą, serdeczną przyjaźń. Myślę, że i artystyczną, i taką zwykłą, ludzką, a wszystko przepojone miłością do sztuki, do malarstwa, także do muzyki, poezji, literatury.
Do Wiśniowej przyjeżdżała cała bohema artystyczna, głównie malarska, z racji związków artystów, zwłaszcza krakowskich, z ostatnimi właścicielami Wiśniowej, Janem i Heleną Mycielskimi. Oni bowiem studiowali w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych, właśnie Jan Mycielski u Józefa Mehofera i Wojciecha Weissa, jego małżonka również, więc te związki były bardzo bliskie i zawodowe, i artystyczne, i towarzyskie. Oczywiście przyjeżdżał także Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Józef Pronaszko, a był także kilkakrotnie Józef Czapski i zachował się jeden z wpisów w księdze domowej właśnie, iż czuł się tutaj naprawdę wspaniale, niezwykle ugoszczony i, jak to powiadał, wyjeżdżał z wielkim kacen jamerem. Zaprojektowany przez Józefa Mehofera banknot 100-złotowy został wyemitowany przez Bank Polski, spółkę akcyjną. I później już po etablowaniu się II Rzeczypospolitej bank został utworzony jako bank emisyjny. To był 24. W 24 roku po słynnej reformie Grabskiego został utworzony złoty polski, który zastąpił inflacyjną markę polską, jeszcze wprowadzoną przez okupanta. Bank Polski jako bank centralny otrzymał prawo do emisji polskiego pieniądza, a wartość nowej waluty, złotego, gwarantowały rezerwy złota i dewiz. Wartość złotego równała się wartości franka szwajcarskiego. Do obiegu wprowadzono przygotowane w 1919 roku banknoty, na których widniał wizerunek Tadeusza Kościuszki. Jeśli chodzi o banknoty, które były emitowane, część była produkowana jeszcze poza Polską. Późniejsze dopiero robiła Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, a projekty robili najlepsi polscy malarze i graficy. Jednym z nich był właśnie Mehofer. Z biegiem lat na banknotach polskich obok alegorii handlu i przemysłu, a także nauki i sztuki, miały pojawić się historyczne postacie, bohaterowie symbolizujący dążenie do niepodległości, między innymi Emilia Plater, Józef Poniatowski i Jan Henryk Dąbrowski. Stąd portret Józefa Poniatowskiego na banknocie 100-złotowym. Obecnie bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski, którego siedziba mieści się przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie.